Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem jest Pan Michał Rabiej, członek zarządu Baltic Capital TFI. Witam serdecznie. Cię, doświadczony doradca inwestycyjny, analityk CFA, wiele funkcji. Panie Michale, mamy chyba gorączkę zakupów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy indeks główny Dow Jones ma najlepszy początek roku, najlepszy start od 1987 roku. Wszyscy pamiętamy, co się wtedy wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku. I pytanie, mamy największy napływ do funduszy akcyjnych amerykańskich od wielu, wielu lat. I pytanie, czy pan też ma takie wrażenie, że zaczęła się jakaś gorączka. Gorączka zakupów, która pozwoli porównać za chwilę hiperbolę na Dow Jonesie z chociażby z jeszcze do niedawna rosnącym kursem Bitcoina. Witam jeszcze raz. Niewątpliwie mamy do czynienia z silnymi wzrostami. Jeżeli miałbym to podsumować jednym zdaniem, to jesteśmy w zaawansowanym cyklu hossy. Widać to przyspieszenie i generalnie nasuwają się takie myśli, czy czeka nas większa korekta, do jakiego poziomu to może dojść. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na kilka takich czynników, które w krótkim terminie mogą powodować pewną ostrożność wśród inwestorów, czy powinny powodować. Przede wszystkim różnego rodzaju wskaźniki sentymentu czy technicznego wykupienia, które są na bardzo wysokich poziomach. Widzimy też liczbę dni bez przynajmniej 5% korekty na wielu indeksach S&P, MSCI World czy MSCI Emerging Markets, które biją kolejne rekordy. Więc niewątpliwie z tego punktu widzenia wydaje się, że ten ruch krótkoterminowy jest dość zaawansowany. Warto tutaj jeszcze może wspomnieć dodatkowo właśnie o tym, o czym tutaj pan redaktor wspomniał. Bardzo duże napływy i bardzo silny ruch w ostatnim czasie. Styczeń generalnie na rynkach jest zazwyczaj sprzyjającym okresem do inwestowania, ale ten ruch jest najsilniejszy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i jeżeli spojrzymy na to, kiedy mamy do czynienia z tak silnym ruchem w krótkim terminie, to zazwyczaj w dwóch okresach, kiedy trend wzrostowy na rynkach się rozpoczyna, czyli po okresie dużych spadków, kiedy oczekiwania rynkowe są bardzo nisko, następuje duże odreagowanie w kształcie takiej litery V. No i właśnie w końcówkach trendów, kiedy następuje taki okres przyspieszenia i gotówka parzy inwestorów. Mhm. Więc tutaj jak najbardziej się zgadzam z tym, że trzeba zachować ostrożność w krótkim terminie. Mhm. Na horyzoncie jednak nie widać przynajmniej globalnie jakiegoś czynnika ryzyka, jakiegoś czarnego łabędzia, który by zburzył cały ten ład globalny na rynkach finansowych. Ale proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem te wzrosty, czy w Stanach, czy też na przykład w Niemczech, czy za nimi stoją jakieś fundamenty? Czy można to wytłumaczyć fundamentalnie? Czy mamy po prostu już przewartościowane te nasze aktywa akcyjne? Można wytłumaczyć te wzrosty poprawą zysków spółek. Rzeczywiście ta poprawa następuje. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie będzie w tym roku dwucyfrowa. Na rynkach emerging markets również następuje istotna poprawa, więc są przesłanki fundamentalne. Tym niemniej ten wzrost zysków to jest jedno, a drugie to są wyceny. I jak spojrzymy na wyceny, to jeżeli chodzi o rynki akcji, to one są na albo bardzo wyśrubowanych poziomach w przypadku niektórych indeksach, albo przynajmniej powyżej średniej. Tak, czyli taki big picture, tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy w zaawansowanym cyklu hossy, jest dość drogo. Natomiast dlaczego jeszcze, może powiedzmy sobie, dlaczego oprócz poprawy zysków inwestorzy cały czas kupują te akcje, widzą, że jest drogo. Generalnie mamy tak zwane Goldilocks economy, takie określenie się często teraz zaczęło pojawiać, czyli gospodarkę, która znajduje się w takim optymalnym wariancie. Mamy niskie stopy, niską inflację, bardzo przyzwoity wzrost, poprawę zysków spółek. Wydaje się, że dopóki to otoczenie się istotnie nie pogorszy albo nie pojawią się inne elementy, które mogłyby zburzyć całą tą układankę, to inwestorzy nie będą uciekać z rynków akcji. Dodam taką ciekawostkę, że chociażby wśród bankierów brytyjskich nastroje nie są wcale optymistyczne, są tak jak na poziomie 2008 roku, czyli wtedy, kiedy już wychodziliśmy z kryzysu. Także w ogóle nie widać entuzjazmu, optymizmu, więc przynajmniej w Europie jeszcze takiego hura optymizmu nie ma. Ale chciałem pana zapytać, bo wspomniał pan o inflacji, o stopach procentowych. Bo w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś okresu, od iluś miesięcy te stopy procentowe są podnoszone przez bank centralny. Mało tego, rentowności obligacji też rosną. Mhm. Czy myśli pan, że to jest też jakiś pretekst do tego, żeby ci oszczędzający przynajmniej część swoich środków zaczęli przerzucać do bardziej ryzykownych, ale i atrakcyjniejszych, przynajmniej historycznie stopą zwrotu mierzoną aktywami akcyjnymi?
Niewątpliwie jest to element, który należy wziąć pod uwagę. Pytanie, czy obecne poziomy stóp procentowych czy rentowności obligacji są na tyle atrakcyjne, żeby zaczął się masowy przepływ gotówki z rynków akcji do obligacji. W mojej ocenie jeszcze to nie jest ten moment. Tak jak pan redaktor powiedział, jesteśmy po kilku podwyżkach, natomiast i patrząc historycznie, i patrząc w jakim momencie cyklu jesteśmy, jeżeli chodzi o podwyżki stóp, jest to chyba jeszcze za wcześnie, żeby te napływy w istotnym stopniu wystąpiły. Natomiast niewątpliwie im wyżej będą rosły rentowności, a tak jak widzimy, nowe rekordy i najwyższe od 3 lat poziomy, na przykład w przypadku rentowności obligacji amerykańskich, tym skłonność inwestorów do jako alternatywy do rozważenia mocniejszego zaangażowania się na rynku obligacji będzie rosła. To chciałem zapytać właśnie o spółki wzrostowe i spółki dywidendowe, na które teraz warto by było postawić. Można i zadać pytanie również w Polsce. Czyli tak kiedyś duży bank inwestycyjny wydał raport właśnie, czy postawić na Batmana czy Supermana. To jest niewątpliwie bardzo ciekawe pytanie. Ja bym może zaczął od tego, że w mojej ocenie wraz, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy, obecne otoczenie jest bardzo sprzyjające. Natomiast nic nie trwa wiecznie. I teraz wydaje mi się, że banki centralne w niedługim czasie będą musiały w obliczu rosnącej inflacji, narastającej presji, zacznie się podnoszenie stóp i redukcja sumy bilansowej banków centralnych, co powinno spowodować normalizację warunków rynkowych. I ta normalizacja powinna oznaczać, że nastąpi powrót do jakości i do fundamentów. Tym samym powinny w kręgu zainteresowania inwestorów znaleźć się spółki, które historycznie udowodniły, że są w stanie regularnie poprawiać wyniki, że realizują plany oraz prognozy i obietnice inwestorom i płacą solidne dywidendy. Więc w tym kontekście uważam, że sensowne byłoby rozważenie doważenia spółek typu value zamiast typu growth, które z kolei w bardzo wielu przypadkach bazują na oczekiwaniach inwestorów i obiecują dwucyfrowe, solidne wzrosty zysków przez kolejne kilka lat. Także nawet za te 5-6 lat nadal, jakbyśmy spojrzeli na wskaźniki, to albo nie generują zysków, jeszcze nie zarabiają, albo te wskaźniki cena do zysku są nadal na bardzo wysokich poziomach. Czyli zakładamy taki best case scenario i zakładamy, że te spółki w nieskończoności będą się rozwijać bardzo szybko. A z którego kierunku może nadejść tak zwany Joker, skoro mówiliśmy o Batmanie i Supermanie, czyli z którego kierunku może nadejść coś niespodziewanego, co może właśnie zakłócić całą globalną hossę optymizm? No tutaj może zacząłbym od tego, że optymiści rynkowi pewnie by powiedzieli, że sceptyków nigdy nie brakuje. Zawsze się czeka na ten moment właśnie kryzysu. Wiele osób to podnosi, ale powiedzieliby pewnie, że nie warto na ten moment stawiać i próbować go złapać, bo pewnie w międzyczasie rynek może jeszcze urosnąć bardzo dużo, tak? I można właśnie nie zrealizować tych pokaźnych zysków. Obecnie, tak jak sobie powiedzieliśmy, i jak się przegląda globalne strategie banków inwestycyjnych, mało kto wskazuje na jakieś takie realne czynniki ryzyka, ale warto pamiętać, że zazwyczaj kryzysy tworzą się wtedy, kiedy większość ekspertów jak gdyby nie wiadomo, co tak naprawdę spowoduje ten kryzys. Większość ekspertów zazwyczaj się myli. Gdyby można było wskazać w taki łatwy sposób, skąd ten kryzys nadejdzie, to prawdopodobnie wielu inwestorów by się na niego przygotowało i on nie byłby taki dosadny, czy taki mocny. Warto jeszcze tutaj może wspomnieć o tym, że zazwyczaj kryzysy rozpoczynają się od pękania bańek inwestycyjnych. I teraz pytanie, czy mamy bańkę inwestycyjną i ewentualnie na których aktywach? Wydaje mi się, że na akcjach i obligacjach obecnie takiej bańki nie ma, mimo że wyceny są wyśrubowane. Nasuwa się naturalnie przykład Bitcoina. I tam w mojej ocenie, abstrahując od technologicznego potencjału technologii blockchain w długim terminie, są takie symptomy. 1000% wzrostu w krótkim terminie, pojawianie się coraz bardziej egzotycznych walut, zainteresowanie inwestorów, którzy nigdy nie inwestowali, czy na przykład zmiana profilu działalności przez wiele spółek właśnie na taki powiązany z Bitcoinem i automatycznie wzrost kursów. Może jeszcze warto wspomnieć o tym, że kilka dni temu na forum w Davos odbył się taki panel znanych ekonomistów i bankierów inwestycyjnych i oni właśnie zastanawiali się nad tym, skąd ten kryzys może nadejść. Dochodzili do podobnych wniosków.
mamy wysokie zadłużenie państw, ale gospodarki się solidnie rozwijają, stopy są niskie, w tym momencie nie ma zagrożenia, zyski spółek się poprawiają. Natomiast jeżeli inflacja zaczęłaby rosnąć, albo stałoby się coś, co zatarło gospodarkę, dane zaczęłyby się psuć, no to w tym momencie popyt na produkty i usługi przedsiębiorstw prawdopodobnie się zmniejszy, co z kolei spowoduje spadek sprzedaży i spadek marż przedsiębiorstw, które obecnie są w wielu przypadkach na rekordowych poziomach. No i to by oczywiście spowodowało pewne przynajmniej spowolnienie, a być może kryzys i stąd może przyjść właśnie potencjalny czynnik. Warto dodać, że w mojej ocenie obecnie banki centralne nie są przygotowane na taki scenariusz i nie za bardzo mogą mieć narzędzia, żeby reagować. Mam takie pytanie również o to w takim razie, gdzie szukać dzisiaj zysków? W jakich klasach aktywów, w jakich regionach świata? Jesteśmy w późnym etapie cyklu. Na tym etapie cyklu najlepiej powinny sprawdzać się akcje i surowce, więc tutaj w tych dwóch klasach aktywów, mimo dość zaawansowanego trendu, jeżeli chodzi o akcje, szukałbym tych zysków, bo czym innym jest taki krótkoterminowy horyzont i bardzo duże wykupienie, a czym innym fakt, że jeszcze przez przynajmniej kilka kwartałów możemy mieć do czynienia z rynkiem wzrostowym. Jeżeli chodzi może o sektory, to w ramach tych późnocyklicznych spółek wskazałbym na banki, które mają też ekspozycję i są wrażliwe na wzrosty stóp procentowych, na spółki surowcowe siłą rzeczy i pewnie spółki nastawione na konsumenta, bo gospodarki się silnie rozwijają. Osobiście unikałbym spółek amerykańskich ze względu na te wyceny. Ja wierzę generalnie w takie historyczne zależności i nie wierzę w to, że this time is different, więc tutaj bym był ostrożny, raczej selektywnie. Europa, ona generalnie jest taniej wyceniana i była, natomiast teraz przeszkadza euro-dolar, który idzie do góry. Tutaj my osobiście szukamy spółek do portfela i może w dwóch zdaniach bym powiedział też o Polsce, bo o Polsce jeszcze nie rozmawialiśmy. W Polsce rynek jest wyceniony w okolicach średnich. Im niżej schodzimy w segmencie spółek, tym bardziej atrakcyjne wyceny. W tym momencie nie jest problemem znalezienie małych spółek wycenionych poniżej 10-krotności zysków. Widać, że największe zainteresowanie jest WIGiem 20, bo tam są inwestorzy zagraniczni, tam jest ten napływ kapitału w związku z globalną hossą. Natomiast czy, bo to też bardzo często pojawia się takie zagadnienie, czy ta relacja się odwróci, małe spółki tym razem, bo mamy też taki moment cyklu, sobie będą lepiej radzić. Tutaj bym się zastanowił, dlatego że brakuje takich czynników sentymentu i popytowych. OFE mocno ograniczają i są bardzo wybredne, jeżeli chodzi o zakupy tych mniejszych spółek. Do TFI kapitał nie napływa na rynki akcji. Widzimy, że napływa na rynek nieruchomości, na rynek obligacji korporacyjnych, do bezpiecznych funduszy, natomiast na rynki akcji raczej w symbolicznym stopniu. Inwestorów indywidualnych udział jest bardzo niski, też ich generalnie nie widać. Więc mimo tego, że te spółki wydają się atrakcyjnie wycenione, to nie spodziewam się, żeby nagle nastąpił bardzo solidny wzrost relatywny do dużych spółek. To zapewne stąd tyle wezwań na spółki, zwłaszcza mniejszej wielkości, przemysłowe, budowlane, deweloperskie. Ale mamy tak naprawdę dziwną sytuację, bo jesteśmy blisko rekordowych, historycznych poziomów. To tak jak pan zauważył, również potwierdzamy, że tych inwestorów drobnych nie ma za wielu, nie interesują się giełdą. Do funduszy inwestycyjnych, tych ryzykowniejszych, akcyjnych, no nie ma napływu. Myśli pan, że to się zmieni w tym roku wobec dobrej koniunktury w gospodarce? Jest to ostatni moment, bo kiedy jak nie teraz, ale o tego typu zagadnieniach rozmawiamy nie od dzisiaj. Wydawało się, że już rok temu jest szansa i to się nie zdarza. I trudno by było teraz założyć, że nagle nastąpi taki bardzo duży napływ, bo ani dystrybutorzy nie są zainteresowani tym, żeby mocno promować te produkty. Część inwestorów jest nadal sparzona, bo też powiedzmy sobie, że dopiero kilka dni temu WIG ustanowił nowy rekord, a S&P czy DAX te rekordy biją już od jakiegoś czasu.
Więc tutaj pewnie trudno. No i tak jak powiedzieliśmy sobie, też stopy są niskie, więc inwestorzy szukają alternatywy. Mimo że na depozytach nadal są potężne pieniądze, one przerastają może nie tak szybko jak wcześniej, to raczej inwestorzy skłaniają się do tego, żeby zarobić trochę więcej, ale niekoniecznie ryzykować przejściowe obsunięcie kapitału kosztem wysokich zysków w przyszłości. Czyli właśnie czy nieruchomości, to co widzimy, czy nawet fundusze pieniężne. Tak? To jeszcze zapytam, bo macie Państwo w ofercie fundusz absolutnej stopy zwrotu. Co to takiego i czy może rzeczywiście odpowiedzią na te wszystkie ryzyka, czynniki ryzyka, to jest właśnie dobra propozycja dla oszczędzających? Tak jak pan rektor zauważył, mamy obecnie dwa fundusze, oba o strategii absolutnej stopy zwrotu. Jeden stricte dłużny, drugi z komponentem akcyjnym, ale ograniczony do 40%. I tworząc te fundusze, bazowaliśmy na naszych doświadczeniach we współpracy z inwestorami zamożnymi. Oni nie są zainteresowani, czy nie akceptują tego, żeby ich kapitał podlegał silnym wahaniom w krótkich czy średnich terminach. Oni generalnie, z racji tego, że są nadwyżki, oni już ryzykowali, oni by chcieli, żeby te nadwyżki rosły w taki stabilny, regularny sposób, powyżej oprocentowania lokat bankowych, ale też, żeby ta zmienność była odpowiednio niska. I konstruując te nasze fundusze, właśnie tym się posiłkowaliśmy, czyli żeby taki stosunek zysku do ryzyka był optymalny, żeby nie było dużych obsunięć kapitału i żeby zmienność była stosunkowo niska i żeby w perspektywie roku kilkukrotnie bić lokaty bankowe. Fundusze mają 3 lata i w tym okresie udaje nam się na razie te cele realizować. Może tylko dodam, że za ostatni rok oba fundusze zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach porównawczych, więc mam nadzieję, że inwestorzy są zadowoleni. Więc jak najbardziej jest to odpowiedź między innymi na te oczekiwania inwestorów i w to, w co sami wierzymy, bo też mamy tam istotne środki zainwestowane jako zarządzający. Jaka jest kwota minimalna, żeby zostać Państwa klientem? No, to są fundusze niepubliczne typu zamkniętego, więc 40 tysięcy euro. Może dodam, że obecnie mamy niecałe 170 milionów aktywów i wszystkie środki zostały pozyskane bez dystrybucji zewnętrznej. Własnym sumptem myślimy, żeby w najbliższym czasie otworzyć się na wybranych dystrybutorów. Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Michał Rabiej, członek zarządu Baltic Capital TFI. Dziękuję.